2 listopada Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Zwykło się ten dzień nazywać po prostu dniem zadusznym, dlatego że myślimy o tym wymiarze duchowym człowieka, o naszej duszy, która żyje, mimo tego, że ciała naszych zmarłych składamy do grobu, dbamy o miejsca ich spoczynku. Główną treścią tego dnia wspomnienia wszystkich zmarłych, czy też dnia zadusznego, jest właśnie modlitwa za tych, którzy odeszli. Wspominamy ich, przywołujemy ich imiona w wypominkach. Organizujemy w Kościele msze święte wspólne, zbiorowe, których bardzo charakterystycznym elementem jest bardzo długa litania imion, nazwisk, przywoływania tych, którzy poprzedzili nas, przechodząc przez bramę śmierci. To tak naprawdę piękny dzień, bo im głębsza jest pamięć człowieka, im więcej serdeczności łączy nas z tymi, którzy odeszli, tym bardziej ten dzień przeżywamy. W odróżnieniu od uroczystości wszystkich świętych, właśnie Dzień Wspomnienia Wszystkich Zmarłych jest dniem zadumy, refleksji, jest dniem, w którym zadajemy sobie pytanie o nasze życie, o jego sens. I patrząc na mogiły, na grobki naszych zmarłych, uświadamiamy sobie, że przecież bliższa czy dalsza, ale jest to ostatecznie perspektywa każdego z nas. Kiedyś też odejdziemy. I chcemy, żeby to nasze odejście było piękne. Stąd ten Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny, jest dniem modlitwy o to, aby też i nasze życie było wartościowe, było oparte na Panu Bogu, łączyło się z miłością do drugiego człowieka. Pamiętajmy o zmarłych, nawiedzajmy ich groby nie tylko w czasie Dnia Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego, ale przez cały listopad. To wyjątkowy miesiąc, który pobudza nas do dobrej, głębokiej refleksji.